słyszeć, nie mówić. Nie czuć, nie widzieć, nie słyszeć, nie mówić. Nie czuć, nie widzieć, nie słyszeć, nie mówić. Nie czuć, nie widzieć, nie słyszeć, nie mówić. Grupa PDB zaprasza na swój kolejny spektakl teatralno-profilaktyczny. Schodzi 7 metrów pod ziemię. Zespół czuje, widzi, słyszy i chce mówić. Tym razem o depresji. Grałam Dagmarę, która choruje na depresję. Dagmara stwierdzoną depresję nie przez relacje między rówieśnikami, lecz przez relacje między rodzicami. Jest dosyć niestety słaba, ponieważ ojciec co chwilę porównuje Dagmarę do starszego brata, a mama oczywiście jak zwykle zajmuje się tylko sobą i oczywiście paznokciami. Dagmara widzi cały czas świat na szaro, a to dzięki kolorom świat daje radość, emocje. Jedyne wsparcie, które Dagmara otrzymuje i które darzy młodszego brata Sebastiana i swoją najbliższą kuzynkę Monikę, może z nimi zawsze porozmawiać i takie głębokie wsparcie mieć. I nawet jeśli próbuje porozmawiać i nawet mówi rodzicom o tym, że ma depresję, rodzice bagatelizują to i mówią, że to tylko przeziębienie i że ma się otrząsnąć od tego. Ty jesteś z PDB związana już od kilku dobrych lat. Grałam tutaj od 5 roku życia, więc już tak 13-14 lat już minęło w tej grupie. Jak się odnalazłaś właśnie w tej roli? Powiem szczerze, że było to dosyć trudne, ze względu na to, że temat depresji dla osoby, która nie wie, jakie to uczucie i nigdy nie przeszła depresja, jest bardzo trudne. Mogę tylko sobie wyobrażać i mam nadzieję, że przekażę widzom jak najwięcej tych emocji, które są zbliżone do depresji. No i jest to dosyć wyzwanie, no ale mam nadzieję, że do czerwca podołam i będzie wszystko dobrze. A to na pewno poruszacie jeszcze inne tematy, bo to nie tylko depresja. Co jeszcze? Poruszamy także w naszym spektaklu temat bulimii, która jest równie wielkim problemem jak depresja i co ciekawe, często wiąże się z depresją, czyli osoby, które mają bulimię, także mają bardzo dużo objawów depresji. Dlatego jest to ważny temat, o którym także należy mówić. I dotyka on bardzo dużą ilość naszego społeczeństwa, właśnie zarówno jak ta wspomniana depresja. Poruszamy także temat tolerancji i szacunku. I wbrew pozorom jest to coś, co każdy z nas powinien odczuwać. Każdy z nas powinien czuć się szanowany, czuć się tolerowany, a niestety w naszym świecie często zanika nam to poczucie tolerancji i szacunku, dlatego jest ważne, aby przypominać o tym, że każdy, niezależnie od wieku, płci oraz wszystkich innych względów, zasługuje na szacunek, zasługuje na to, co drugi człowiek. Te tematy są ważne. Dobrze, że są właśnie poruszane, że będzie taki spektakl profilaktyczny. Znaczy, ja się naprawdę bardzo cieszę, że poruszamy ten temat, ponieważ wbrew temu, jak się może wielu osobom wydawać, temat wciąż jest zamiatany pod dywan i wciąż jest tematem tabu. Myślę, że dla wielu nastolatków, którzy pojawią się na spektaklu, będzie on też odzwierciedleniem tego, co oni przeżywają i będą mogli zobaczyć, że nie są w tym sami i dowiedzą się, że mogą zawsze zwrócić się o pomoc. Czyli co, jeszcze trochę czasu przed wami, bo do czerwca jeszcze trochę czasu zostało, ale myślę, że już naszych widzów możecie zaprosić na ten czerwcowy spektakl. Tak, w imieniu całego PDB zapraszamy wszystkich jeszcze raz. Przed nami nowy projekt pod tytułem 7 metrów pod ziemią. Projekt dotyczy bardzo ważnego tematu, mianowicie depresji. Ponieważ depresja awansowała na podium chorób cywilizacyjnych w dzisiejszym świecie. No cóż, 4 miliony ludzi w Polsce cierpi na depresję. W tym 15% ludzi, którzy są chorzy, popełniają samobójstwo. Tak więc mówimy o bardzo dużych liczbach. Każdy z nas spotka taką osobę, po prostu każdy. I
Celem naszego przedsięwzięcia jest jakby upowszechnienie wiedzy na temat zachowań depresyjnych. Chcielibyśmy, żeby ten temat był przybliżony, żeby było wiadomo, z czym się kojarzy depresja tak naprawdę. To znaczy, jak się leczy, jak się rozpoznaje, jakie słowa należy używać wobec osoby, która jest chora na depresję, jakie słowa nie używać. Mamy nadzieję, że to właśnie spowoduje, że zminimalizuje stygmatyzację osób cierpiących na depresję i jakoś zmobilizuje też poza tym niektóre osoby, które rozpoczną poszukiwania wśród swojego otoczenia, żeby sobie po prostu zwyczajnie pomóc. No jest to projekt profilaktyczny, który porusza, tak jak powiedziałam, bardzo bagatelizujący problem, jaki jest problem młodych ludzi, którzy zostają bez pomocy, którzy zamykają się w swoim własnym świecie i którzy nie potrafią się już z tego wydostać, no i chcemy być ich głosem, żeby poszedł sygnał, że to się leczy, że ten stan się leczy i że pierwszy krok, taki szukanie pomocy w otoczeniu, to jest bardzo ważny krok. I tak reasumując, młodzież nie chce mówić na temat depresji i myślimy, że teatr będzie na to bardzo dobrym sposobem. A premiera 15-16 czerwca 2023 rok w Teatrze Adama Mickiewicza. Walczymy z depresją. Zapraszamy Państwa, dołączcie. No właśnie, bo ja chciałam zadać to pytanie. Do premiery jeszcze trochę czasu pozostało. Na jakim jesteście etapie? Na etapie jesteśmy zgodnie z planami bardzo dobrym etapy, ponieważ mamy już pozamykane większość choreografii. Pani Katarzyna Bonew, która od lat przygotowuje ze mną spektakle. Warsztaty aktorskie też idą w bardzo dobrym tempie. Scenografia już jest też mniej więcej obmyślana, kostiumy też. No najważniejsze, że mamy tą dobrą energię, bo tak jak zawsze każdy projekt profilaktyczny traktujemy zupełnie jak misję. Jak misję po prostu. Także myślę, że powinniśmy być dobrze przygotowani i osiągnąć ten swój cel, który chcemy. Ten mały kamyczek dodajemy do tego, żeby zrobić tą profilaktykę w nasz swoisty sposób. W takim razie czekamy z niecierpliwością do czerwca na premierę tego właśnie spektaklu profilaktycznego. Dziękujemy i zapraszamy.